Minister rolnictwa, polityk PSL-u Marek Sawicki. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. A pan dostanie jakiegoś pełnomocnika z okazji 100 dni rządu? Nie wiem. To wszystko zależy od pani premier. Ale że nie pani słysza... premier nie uprzedziła, że do resortu rolnictwa też jakiegoś swojego kobietę zamierza wsadzić? O takim pomyśle. Ja mam w resorcie rolnictwa kobietę. Jest to wiceminister Zofia Szalczyk, więc to nie jest tak, ale że... Ale z PSL-u, a nie mój z resort... Ale z PSL-u mam sekretarza stanu Kazimierza Plockę, więc... Jest tutaj zachowana równowaga koalicyjna. Ale jest tak, że zagwarantowaliście sobie wy z PSL-u, że jeśli chodzi o takich pełnomocników na ostatnią chwilę i na ostatnie okrążenie rządowe, to nie u nas? Ja nie jestem w ścisłym kierownictwie NKW. To prezes, wiceprezesi o tym rozmawiali, więc nie wiem, czy takie rozmowy były. Jakby co, pan z chlebem i solą u siebie ja kogoś takiego przyjmie? Jestem otwarty na każdą współpracę. A przekonuje pana to uzasadnienie tego wpychania pełnomocniczek do resortu? Panie redaktorze, zupełnie źle i państwo, i myślę także strona kancelarii pani premier to od samego początku przedstawia. Poczekajmy po zadaniach, ich będziemy rozliczać, a nie po tym, jak do resortu są wprowadzane. Więc dajmy im szansę na to, żeby rzeczywiście zrealizowały to, co pani premier im poleciła do wykonania. No ale doskonale pan wie, że trochę to wygląda jak, czy sprawia wrażenie takich politycznych nagród dla osobistych sojuszniczek Ewy Panie Kopacz. Redaktorze, zawsze tak było przy każdej koalicji. Ja pamiętam swój resort w latach 2005-2007. Było 8 wiceministrów, 5 ministrów w ciągu 2 lat i jeszcze dodatkowo 2 razy chyba premier ówczesnego rządu był pełnomocnikiem, takim szefem resortu konstytucyjnym. Więc już zapomnieliśmy te czasy szybkich zmian i wielkiej ilości sekretarzy, podsekretarzy stanu w resortach. Nie, tak, ja w tej chwili mam 3 wiceministrów. Zawsze jest dobre wytłumaczenie, że zapisu było gorzej. Mam 3 wiceministrów. Wydaje mi się, że funkcjonuje ten resort nie najgorzej. Ćwiczy na wykładzinie, cierpi z powodu szpilek i ubiera się w dobre marki. Podoba się panu taki świąteczny wizerunek pani premier? Panu, już jest poniedziałek, zakończmy te weekendowe zabawy. Każdy ma prawo pan, do w oczach wyborcy zostanie taki wizerunek pani premier. Ja myślę, że w oczach zostaną zadania i efekty pracy rządu. 9 pani premier będzie prezentowała te 100 dni prawdopodobnie. I poczekajmy wielka prezentacja, tak? Nie wiem, czy będzie wielka prezentacja, ale na pewno jakaś informacja na temat tego, co w 100 dni zostało zrobione, będzie. A nie przesadza z osładzaniem, pani premier? Tak pytam pana jako polityka, mnie jako podwładnego. Ale ja nie słodzę, niech pan zwróci uwagę. Nie, osładzaniem własnego wizerunku, czy pani premier nie przesadza? Powiem szczerze, że każdy ma jakoś wpadkę. Pani premier też powiedziała, że jest to jej debiut w charakterze właśnie takiej sesji zdjęciowej. Ja też pamiętam, za reklamę zapłaciłem dosyć dużą cenę polityczną. A pani premier powinna wyciągnąć konsekwencje wobec tych, którzy dopuścili do takiej słodkiej sesji, w dodatku z nazwami marek, które była ubrana? Pani premier jest doświadczonym politykiem. Przypomnę, że była ministrem zdrowia, że była marszałkiem Sejmu, więc z pewnością wie, co z tą sprawą zrobić. Nie przydałoby się jej trochę ciężkości dodać? I ja powiem tak. Udowodnić, że jest politykiem bardziej ciężkiej? Na szczęście, panie redaktorze, no nie muszę doradzać pani premier. Jest kancelaria pani premier, tam są osoby bliżej związane, więc one prowadzą te sprawy. A dobrze prowadzą? To ocenimy pewnie za jakiś czas. A jak pan po tych 100 dniach ocenia? Panie redaktorze, pan pyta podwładnego, czy jego szef jest dobry. Tak, jest dobry. A nie mógł być lepszy? Zawsze każdy z nas może być lepszy i takie postanowienia, żeśmy czynili właśnie w ostatnich dniach, w czasie Wigilii, w czasie Świąt Bożego Narodzenia. Pewnie teraz będziemy to robili na Sylwestra. Z pana perspektywy Skopacz żyje się łatwiej i przyjemniej niż z Tuskiem? Taka ocena po 100 dniach. Praca w rządzie to nie jest przyjemność, to jest odpowiedzialność, to są obowiązki. Myślę, że pani premier w odróżnieniu od pana premiera Tuska troszkę bardziej konsekwentnie podchodzi do wielu spraw i częściej pyta o stan zaawansowania podjętych projektów. Czyli raczej twardsza ręka niż kobieca łagodność. Raczej większa dyscyplina, tak bym to powiedział. Aha, czyli, no, panie ministrze, co nie, pan nie zrobił? Proszę nie, podać. Nie, no, panie redaktorze, nie przesadzajmy, ale zostały przyjęte pewne zobowiązania i pani premier pyta na radach ministrów, na jakim etapie są poszczególne działania, gdzie są opóźnienia i dlaczego. I nie ma żalu, że to pańska ustawa będzie pierwszą niezrealizowaną obietnicą jej ekspozy? Panie redaktorze, właśnie jutro jest Rada Ministrów, na której
stawiamy Fundusz Stabilizacji Dochodów Rolniczych i mam nadzieję, że zostanie przez Radę Ministrów przyjęty. Miał zacząć działać przed końcem roku. Miał zacząć działać, fundusz był gotowy, jeśli chodzi o resort rolnictwa już co najmniej kilka miesięcy temu, natomiast Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Finansów, podobnie jak przy Funduszu Promocji, który też przypomnę, że był przygotowywany jeszcze w latach 2004-2005, a przyjęty został przez rząd dopiero i Sejm w roku 2009. Czy Schetyna ze Szczurkiem się uparli na Sawickiego? Ja myślę, że raczej urzędnicy z tamtych ministerstw znaleźli stare wycinanki w komputerze, tak dokładnie te same, które dotyczyły Funduszu Promocji. Ja wierzę, że i ten fundusz powstanie. Ale pytam, czy pani premier nie miała żalu, że za chwilę będzie musiała powiedzieć, no nie udało nam się. Myślę, że jeśli przejdzie przez Radę Ministrów jutro, to praktycznie to będzie miała się tym pochwalić. Będzie można go zaliczyć także do projektów przez rząd przyjętych i przekazanych do Sejmu. Ludowiec może zostać marszałkiem Sejmu siódmej kadencji? Panie redaktorze, wszystko w polityce jest możliwe, natomiast ja bym powiedział tak, nie ma ku temu warunków. No, powiększacie się, rozszerzacie. Radek Sikorski w kłopotach, tak, jakieś warunki się tworzą powoli. Ostatnie wybory samorządowe jest to rzeczywiście duży sukces Polskiego Stronnictwa Ludowego, prawie 24% poparcia, ale to są wybory samorządowe i to poparcie jest konsumowane na poziomie powiatów, na poziomie gmin, także na poziomie województw. Tematu Zygza Sikorskiego nie ma? Natomiast jeśli chodzi o temat marszałka Sejmu, będziemy o tym rozmawiali w październiku czy w listopadzie po wyborach parlamentarnych, ale 2015 roku. Siódmą, tak. Nie, więc nie ma w tej chwili takich warunków. Po pierwsze jest marszałek Radosław Sikorski, po drugie różnica w poparciu i w liczbie mandatów Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego jest jednoznaczna, więc nie rozumiem skąd tego typu podpowiedzi. Myślę chyba tylko po to, żeby dokuczyć Sikorskiemu. A można być marszałkiem Sejmu i drugą osobą w państwie z takimi kłopotami, w jakich jest Sikorski? Poczekajmy, te kłopoty bada prokuratura. Niech prokuratura ostatecznie się w tej sprawie wypowie, wtedy będziemy o wiele pewnie mądrzejsi. Nie jeden Sikorski, jak pan analizuje te dane, informacje, które płyną z Sejmu, takich polityków, którzy mieli samochody służbowe i także korzystali z ryczałtu na paliwo poselskie, jest wielu. A pan jest za tym, żeby PSL wystawiał własnego kandydata na prezydenta, czy popar Komorowskiego? Ja jestem za tym, żeby PSL wystawił własnego kandydata. Będziemy się nad tym zastanawiali jeszcze sobie. Janusza Piechocińskiego? Zobaczymy. Jest kilka osób, które mogą kandydować do roli funkcji prezydenta. I zarówno oczywiście w pierwszej kolejności Janusz Piechociński, ale także myślę, że dobrą kandydaturą byłaby osoba młodszego polityka Adama Jarubasa, marszałka województwa świętokrzyskiego. Ale także nie bez szans jest także marszałek Adam Struzik, więc jest kilku polityków, którzy mają doświadczenie i z pewnością mogliby do tej funkcji kandydować. Panie ministrze, czy pan też uważa, że polski Sejm to w znacznej części ciemnogród? Nie wiem, kto to powiedział, ale ja uważam, że tak nie jest. Natomiast polski Sejm jest emanacją całego naszego społeczeństwa. Mówiąc tak o polskim Sejmie, ten ktoś prawdopodobnie powiedział tak o całym polskim społeczeństwie. I to jest obraźliwe dla społeczeństwa, nie tylko dla Sejmu. No tak, bo tak mówi pański nowy kolega klubowy. Który? Artur Dębski. A to może powiem szczerze... Znaczy mówił, kiedy był jeszcze w ruchu Palikota. No więc, teraz jest w klubie Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dajmy mu szansę na nawrócenie. Dębski był swego rodzaju rzecznikiem poza rozenkiem ruchu Palikota, twojego ruchu. Nawrócił się, zrozumiał swój błąd. Jest sens się aż tak rozszerzać? Przecież macie od Godsona po Dębskiego, od konserwatywnych liberalnych lewicowców. Panie redaktorze, jeszcze Godsona nie ma, natomiast Polskie Stronnictwo Ludowe jest partią centroludową, centrochadecką i partią, która jest otwarta zarówno na lewicę, jak i na prawicę, w sensie w charakterze światopoglądowym. Niech pan zwróci uwagę, że w Polskim Stronnictwie Ludowym, w jedynym ugrupowaniu w polskim parlamencie, nie ma dyscypliny w sprawach światopoglądowych, religijnych. Tutaj jesteśmy wolni. Marek Sawicki, dziękuję bardzo. Dziękuję.